Dobra, teraz można. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich Was, nauczycielki, nauczycieli, ale także uczennice i uczniów, bo Wy tu jesteście jakby bardzo ważnym odbiorcą. No jest wiosna. Jest wiosna, to znaczy, że zaraz jest matura. No i jakaś część z Was zdaje maturę z WOS-u. I to wiecie, że to jest taka matura, co to się wielu ludziom wydaje, że się łatwo zdaje, ale niestety tak nie jest. Dlatego zorganizowaliśmy dla Was już drugi raz z rzędu takie webinarium powtórkowe. Ja się nazywam Alicja Pacewicz i 25 lat temu zakładałam Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jestem współautorką, redaktorką naszych różnych podręczników i materiałów, a osobą, która dzisiaj będzie pełniła rolę wszechwiedzącego eksperta jest Stanisław Zakroczymski, który tu wyświetlam Wam slajd z informacjami o Stawku. To jest i historyk, i prawnik. To, co jest też bardzo ciekawe, to jest autorem takiego wywiadu Rzeka z profesorem Adamem Strzemboszem, wybitnym polskim prawnikiem. Stały współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale także Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Między innymi zrobił takie materiały do czegoś, co się nazywało Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym, który wydała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. A teraz pisze doktorat o czymś, co jest na każdej maturze też. I to jest w postaci trudnych zadań często, czyli o relacjach między samorządem terytorialnym a władzami centralnymi. A ciekawa rzecz jest taka, że się zdecydował też na taką, powiedziałabym, bardziej polityczną ścieżkę. Jest doradcą prawnym Szymona, był doradcą prawnym Szymona Hołowni i właściwie nadal w think tanku pracuje tej partii. No ale dzisiejsze webinarium nie ma zupełnie charakteru politycznego, to jest czysta wiedza i to taka wiedza, którą Staszek ma także stąd, że co roku przygotowuje kilka osób do matury i potem widzi, co w tych zadaniach maturalnych Wam sprawia największy kłopot. Bardzo wszystkich serdecznie witam, widzę, że tu jest i Warszawa, i Słupsk, i Poznań, cała Polska, więc powiem tylko, że my robimy, znaczy dla nas edukacja obywatelska nie tylko, że jest w nazwie, no to jest też w naszej misji. Wydajemy, jak wiecie, podręczniki, ten nasz do podstawówek, nie wiem, może ktoś z Was się z niego uczy, nazywa się KOS, ten drugi to jest przewodnik obywatelski. A to dzisiejsze webinarium, to jeszcze Wam taki żart na początek, że owszem, można wiedzieć, że się nic nie wie, ale mamy nadzieję, że Wy jesteście bardziej w pozycji tego młodego człowieka, który mówi, wiem, co bym chciał wiedzieć. I tak naprawdę to jeszcze tylko powiem, że oczywiście nie w sposób w godzinę 20 minut przerobić cały program, więc Staszek się skupi na dwóch rzeczach, czyli właśnie na relacjach między rządową a samorządową administracją publiczną. Tam będą te wszystkie decentralizacje i zasady pomocniczości, na których się część wykłada maturzystów. A druga rzecz, na której Staszek się świetnie zna i o której będziemy mówić, to jest prawo na co dzień, różne, że tak powiem, sprawy sądowe, rodzaje prawa i kodeksy. I to też jest coś, na co pewnie wiecie, że ten egzamin kładzie duży nacisk. I to właściwie tyle. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, już Ci Staszku oddaję głos, tylko powiedzieć, że jak macie pytania, komentarze, to piszcie tu w czacie, dlatego że to jest naprawdę bardzo dobry. Można o konkretne rzeczy zapytać i Staszek na pewno będzie wiedział,
będzie znał odpowiedź, a jak nie będzie znał, to będzie wiedział, gdzie jej poszukać i wtedy po webinarium też możecie taką informację ekstra dostać. Także pytania, komentarze i oddaję Ci, Stanisławie, głos. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Słychać mnie? Tak. Się upewnię. Bardzo dziękuję za to miłe przywitanie. Cieszę się, że już po raz kolejny w kwietniu mam przyjemność spotkać się tutaj dzięki uprzejmości Centrum Edukacji Obywatelskiej z nauczycielami i z maturzystami. I tutaj taka na początek mała uwaga, że jakby temat jest podobny do tematu, który poruszaliśmy w zeszłym roku. Nagranie z tego zeszłorocznego naszego webinarium jest dostępne bez problemu, znajdziecie na YouTubie. Oczywiście no po to się dzisiaj spotykamy, żeby się nie musieli w całości jakby go przeglądać tamtego nagrania. Natomiast ja proponuję coś takiego, ponieważ są, jak tutaj Alicja wspomniała na początku, dwie części, czyli ta część samorządowa i ta część sądowa. W takim, czy prawna, tak, w skrócie, to tutaj zwrócili mi koledzy uwagę przed nagraniem, że w zeszłym roku jakby rozgadałem się nieco na temat tych samorządów, które są moją pasją również i naukową. Natomiast zabrakło trochę czasu na przerobienie później zadań maturalnych wspólnie z zakresu właśnie prawa i sądów. Więc zróbmy tak. Dziś ja trochę bardziej skrótowo omówię kwestie samorządowe, pominę kilka różnych rysunków i schematów, które robiłem w zeszłym roku i odeślę Was w tym zakresie, albo jeżeli ktoś będzie miał pytania, to oczywiście na nie odpowiem, albo do tamtego filmiku, który można znaleźć na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej z zeszłego kwietnia. Natomiast w większym stopniu skupię się na tych kwestiach sądowych, bo one, no i to jest to, co tutaj Alicja wspomniała. Znaczy, z mojego doświadczenia pracy z maturzystami, to jest chyba najtrudniejszy temat. To znaczy, najwięcej punktów traci się na tych sprawach dotyczących różnych szczegółów, dotyczących systemu prawa i dotyczących systemu wymiaru sprawiedliwości. Więc jeśli taki plan jest dla Was do zaakceptowania, to tak będziemy dzisiaj, że tak powiem, działać. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na. Teraz ja rozumiem, przejmuję tutaj Tak. prezentację. Mimo wszystko zaczniemy od tej części samorządowej. Ja w paru słowach chciałbym o tej jakby takiej najważniejszych sprawach związanych z samorządem Wam powiedzieć. Bardzo często wydaje się, że ten samorząd i cała ta teoria podziału administracji na samorządową i rządową, ona jest taka bardzo właśnie teoretyczna, ogólna. Tymczasem wydaje mi się, że można ją dosyć prosto wytłumaczyć. To znaczy, zauważcie, jakby najszersze pojęcie, którego używa się do określenia administracji, to jest administracja publiczna, tak? Czyli administracja, która zajmuje się sprawami publicznymi. I nam się to wydaje takie tam słowo, tam ono właściwie nie zwracamy zupełnie na uwagi na to słowo, tak ono nam się bezwiednie jakby wypowiada. Tymczasem mam takie krótkie zadanie. Jakbyście mieli znaleźć synonim dla słowa publiczny, czyli co to słowo tak naprawdę oznacza w takim zwykłym, prostym naszym codziennym języku, to co to w zasadzie słowo by oznaczało? Może ktoś na czacie napisze. Jak rozumiecie publiczny? Jeszcze parę głosów zbiorę. Ogólnodostępny, wspólny, dostępny obywatelski. O, właśnie, bardzo Wam dziękuję za te głosy i powiem tak, no niektóre bym nazwał słusznymi, a inne mniej.
Najbardziej, nie ukrywam, podoba mi się synonim najprostszy, który podała tutaj Natalia, która napisała po prostu wspólny. Wspólny. Sprawy publiczne to sprawy wspólne. Sprawy publiczne są przeciwieństwem spraw prywatnych. Tak? Sprawy publiczne to takie sprawy, w których mamy jakiś wspólny interes, który musimy załatwić. Publiczną sprawą jest transport zbiorowy. Tak? Publiczną sprawą są wodociągi. Publiczną sprawą jest utrzymanie dróg w sensownym stanie. Prawda? To są sprawy wspólne, które musimy jakoś wspólnie zaradzić i to jest nasz wspólny interes, nie prywatny, tak? Prywatną naszą sprawą jest to, jak będziemy utrzymywać nasze prywatne mieszkanie i jak na to zarobimy. Natomiast administracja publiczna to taka administracja, czyli taka organizacja, która zajmuje się jakby urządzaniem naszych wspólnych spraw. I teraz właśnie Kacper napisał, że publiczny to państwowy. No i jest to odpowiedź, za którą na maturze no, nie otrzymałby Kacper punktu, ale wydaje mi się, że dziękuję, jestem też wdzięczny Kacperowi, że to napisał, bo to jest jakby pewien sposób myślenia, który jest w nas głęboko zawarty, że jeżeli coś jest wspólne, to znaczy, że od razu to musi być państwowe. Jeżeli jakaś sprawa jest wspólnie załatwiana, to znaczy, że ona jest załatwiana przez państwo. A właśnie idea samorządu terytorialnego i idea decentralizacji, ale przede wszystkim samorządu, właśnie jest zaprzeczeniem tego sposobu myślenia. To znaczy, mogą być sprawy wspólne, które nie są załatwiane przez państwo, tak? Które nie są zarządzane przez państwo, tylko przez inną wspólną organizację, którą wszyscy razem tworzymy, a tą organizacją jest samorząd. Może być samorząd zawodowy, ale przede wszystkim interesuje się nas dzisiaj samorząd terytorialny. I zwracam właśnie na to ten aspekt waszą uwagę i tutaj niezwykle przydatnym jest artykuł 16 Konstytucji, który w zasadzie no, definiuje samorząd terytorialny jako wspólnotę samorządową, którą tworzą z mocy prawa wszyscy mieszkańcy danej jednostki podziału administracyjnego państwa, no, czyli danej gminy, powiatu czy województwa. I teraz zwróćcie uwagę, w artykuł 16 Konstytucji mówi, że samorząd uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, czyli władzy odnoszącej się właśnie do spraw wspólnych i przysługuje mu i przysługujące mu w ramach ustaw zadania publiczne wykonuje, uwaga, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Czyli uwaga, jeżeli gmina podejmuje uchwałę w sprawie regulacji spraw związanych z wywozem śmieci, cennika, ale też sposobu segregacji tych śmieci, wyboru poddostawców itd., itd., to ona to robi nie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, jak sąd działający w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, jak rząd, który w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, nie wiem, negocjuje umowy międzynarodowe, jak Sejm, który wydaje ustawy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie. Gmina robi to w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Rozumiecie? I to jest właśnie to sedno, to jest to istota zdecentralizowania, czy jakby postawienia sprawy w jakimś sensie na głowie w stosunku do tego naszego wyobrażenia o tym, że państwo to jest taka struktura hierarchiczna, gdzie gdzieś na górze siedzi jakiś prezydent, on wydaje niżej polecenia, potem z województwa do powiatu się wydaje, z powiatu do gminy. Nie, jest dokładnie odwrotnie. Gmina ma swoją podmiotowość publiczno-prawną, czyli podmiotowość do załatwiania spraw publicznych we własnym imieniu, na własny rachunek, na własną odpowiedzialność. Okay? I to jest jakby fundament tej, że tak powiem, rewolucji. I teraz, co jest drugim fundamentem tej rewolucji, jaką w ogóle w myśleniu o sprawach publicznych, o sprawach wspólnych, wnosi samorząd i decentralizacja i zasada trzecia, strasznie ważna, czyli zasada pomocniczości, która jest zawarta w Konstytucji. Otóż tutaj na chwilę włączę tablicę, nie powstrzymam się od tego. I teraz coś mam tutaj, jakiś problem z udostępnieniem tablicy. Dobrze, jest ok. Kiedy nam się wydaje często, kiedy myślimy o samorządzie czy o podziale terytorialnym państwa, to właśnie nam się wydaje, że gdzieś tam na górze jest
że to wygląda mniej więcej tak, że jest państwo, jest potem województwo, jest powiat i na dole jest gmina i że najważniejsze jest to, co jest na górze i to idzie mniej więcej tak, tak? Polecenia, jakieś rozkazy i tak dalej, idą tak? I też jak myślimy o samorządzie terytorialnym, to nam się wydaje, że tak naprawdę najważniejszy jest ten samorząd wojewódzki i tak dalej. Tymczasem jak spojrzymy na realne kompetencje, na realne środki finansowe, którymi też te samorządy dysponują, to okazuje się, że wręcz przeciwnie. Że podstawą samorządu terytorialnego jest gmina, jest samorząd gminny, jest ten samorząd najbliższy. Tak, czyli można powiedzieć, że gmina znajduje się w jakimś takim sercu tego samorządu terytorialnego i taka jest istota zasady decentralizacji i zasady pomocniczości. Zasada pomocniczości mówi tyle, że im bliżej człowieka da się załatwić daną sprawę wspólną, tym lepiej. I to jest ogólna zasada, którą się powinno kierować państwo przy rozdysponowywaniu zadań między samorządy. Jeżeli coś da się załatwić w gminie, to powinno być załatwione w gminie, a nie w powiecie. Jeżeli da się w powiecie, to w powiecie, a nie w województwie i tak dalej. Tak? I kiedy popatrzycie, no nie będziemy mieli na to niestety czasu, ale kiedy poszukacie sobie, jakimi środkami dysponują samorządy terytorialne, to okaże się, że zdecydowanie największymi środkami, na przykład kiedy sobie zobaczycie, ile pieniędzy z podatków idzie do gminy, ile do powiatu, ile do województwa, okazuje się zdecydowanie najwięcej z tej naszej stówy z podatku, bo jeśli dobrze pamiętam, 38 zł idzie do gminy, kilkanaście złotych do powiatu i kilka do województwa. Więc to jest bardzo ważna rzecz, której bez zrozumienia której jakby cała ta teoria wydaje się jakby jedną, no właśnie tylko teorią, tak? Czyli jakby myślenie o samorządzie terytorialnym, o decentralizacji jakby wywraca nasz sposób myślenia o sprawach publicznych, o sprawach wspólnych do góry nogami. Jedno zdanie, przepraszam, czyli to, co ty narysowałeś na tablicy, to nie jest prawda. Prawda? To jest nasze. To przekreślić, tak, może właśnie, ja bardzo proszę, żebyś to przekreślił. Tak, powinienem to przekreślić. Nasze tak jest. Mylne wyobrażenie tak. O tym. My czasem nawet w naszym podręczniku gdzieś nazwaliśmy to te szczeble, że tak powiem, właśnie szczeble administracji. To nie są szczeble, tak? Tak, właśnie, że to nie są szczeble, tylko to jest przewrócona drabina. Dokładnie. Dlatego, że czym innym jest, znaczy władza gminna, władza powiatowa i władza wojewódzka, samorządowa, to są po prostu władze, które jedna nad drugą nie panuje, każda zaspokaja inne potrzeby w innym rozmiarze. I teraz to jest to, co teraz tu narysował Stanisław, lepiej oddaje. Ja bym powiedział, że gmina z założenia ma być w sercu jakby administracji publicznej, czyli w sercu władzy, która zajmuje się naszymi ludzkimi wspólnymi sprawami, tak? A jeżeli coś się tu nie da, to się idzie dopiero szerzej, dalej, tak? To się idzie dalej, właśnie dalej, to jest fundamentalne słowo, od swojego miejsca zamieszkania i szuka się, że tak powiem, pomocy czy rozwiązania jakiejś wspólnej naszej sprawy gdzieś dalej od nas. Więc tak powinno to wyglądać. Dobra, słuchajcie, idźmy do naszej prezentacji dalej. To, na co chciałem zwrócić Waszą uwagę, to jest to, że no właśnie ten samorząd terytorialny, a zwłaszcza samorząd gminny czy samorząd miejski, który jak zaraz pokażemy w dużych miastach łączy w sobie samorząd gminny i powiatowy, on jest czymś, co nazywam takim interfejsem państwa, tak? Czyli tą administracją publiczną, z którą my się najczęściej spotykamy, bo ona świadczy nam takie podstawowe usługi publiczne, które w ogóle władze publiczne nam są winne, nam świadczą. I zaraz przejdziemy do takich przykładów. Ja tą sprawę subwencji oświatowej już teraz pominę, bo to jest dokładnie omówione w tym zeszłorocznym, także jak ktoś jest ciekawy, to tak. Natomiast tutaj macie wyjęte z podręcznika CEO całą masę przykładów spraw, którymi się te samorządy zajmują. I jak sobie popatrzymy, czyli na przykład prowadzenie bieżące, prowadzenie szkół,
tak? Czyli zapewnianie, żeby szkoły zatrudniały nauczycieli, żeby zapewniały odpowiednie warunki do ich kształcenia, również żeby były jakieś zajęcia dodatkowe, sensowne, żeby były utrzymywane w odpowiednich warunkach technicznych, tak? Tak samo jest ze szpitalami. Tutaj główny, że tak powiem, tutaj ciężar spada na powiaty i województwa. Utrzymywanie większości w ogóle dróg publicznych również należy do samorządów terytorialnych. Macie cały szereg innych, cały szereg zadań, które są zadaniami takimi codziennymi, tak, załatwianiem takich codziennych naszych ludzkich spraw i za nie właśnie odpowiada ta władza publiczna, która nie jest podległa władzy w Warszawie, tylko jakby stanowi odrębną od niej działającą na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu administrację publiczną. Tutaj zwracam Waszą uwagę na moich koników, którym jest gospodarka przestrzenna połączona z w ogóle kwestią budownictwa, to znaczy od samorządu gminnego albo miejskiego zależy całe planowanie przestrzenne, czyli ustanowienie tak naprawdę szczegółowych reguł odnoszących się do tego, co, kto, gdzie i na jakich warunkach może wybudować. To jest szalenie ważna władza. Akurat z jej realizacją bywają w Polsce różne problemy. No, w szczegóły tych kwestii nie będę się zagłębiać, bo też tak jak mówiłem, dzisiaj się bardziej chcę skupić na tej drugiej części. Natomiast to, na czym chcę się na chwilę skupić, bo to jest sprawa, która bardzo często występuje na maturze i rodzi duże jakby problemy, to jest jakby podział kompetencji pomiędzy samorząd, pomiędzy organy samorządu terytorialnego najpierw wewnątrz tego samorządu, czyli między tak zwane organy stanowiące czy stanowiąco kontrolne, którymi są rady i sejmiki, a organy wykonawcze, tak, czy to gmin, czy to powiatów, czy to województw. I teraz zanim przejdziemy do szczegółu, to tak na takiej dużej zasadzie ogólności, jakby skąd się w ogóle wziął ten podział. Pierwsza i najważniejsza uwaga, bo to jest błąd, który jest często popełniany. Uwaga, nie ma, bo niektórzy uważają, że na poziomie samorządu jest organ ustawodawczy i organ wykonawczy, czyli jakby porównują to do władzy ustawodawczej i wykonawczej, którą mamy na obszarze całego państwa. Żeby sprawdzić, czy mnie słuchacie, to się spytam, kto wykonuje władzę ustawodawczą na terenie całej Polski, w skali centralnej. Parlament, tak, Sejm i Senat, bardzo dobrze. Widzę, że dużo osób mnie słucha, co mnie cieszy. Jeszcze się nie znudziliście. Zaraz będziemy więcej już przykładów rozwiązywać. Jeszcze chwilę pogadam. Dobra. Czyli i dość, tak? Tylko parlament w Polsce pełni władzę ustawodawczą. Więc uwaga pierwsza, nie ma czegoś takiego, bo to jest doświadczenie wielu moich jakby prób i błędów moich różnych uczniów. Nie ma władzy ustawodawczej na poziomie gminy, czy na poziomie województwa nawet, tak? Ustawy może tylko i wyłącznie wydawać Sejm i Senat, natomiast na poziomie samorządu mogą być wydawane różnego rodzaju akty prawa miejscowego. Natomiast uwaga, zgodnie z Konstytucją, i tutaj może też Wam zacytuję odpowiedni artykuł, a jest to artykuł 94, bardzo ważny, to znaczy organy samorządu terytorialnego mogą wydawać akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, ale uwaga, tylko na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. To jest fundamentalna absolutnie sprawa, tak? Bo wyobraźmy sobie na chwilę, gdyby w Konstytucji nie było tego przepisu, artykułu 94, to oznaczałoby mniej więcej tyle, że każdy samorząd mógłby sobie uchwalać
tak, własne regulacje ustawowe w jakichś fundamentalnych kwestiach, nie wiem, kodeks karny, dodawać sobie jakieś przestępstwa, odejmować przestępstwa z kodeksu karnego, uchwalać podatki zupełnie się nie oglądając na regulacje centralne i tak dalej. Nie. Swoboda jakby prawotwórcza, nazwijmy to, samorządów jest stricte określona ustawowo. Tak? W przeciwnym razie nie bylibyśmy państwem jednolitym, tylko bylibyśmy państwem w najlepszym wypadku federalnym, tak? Bo to w krajach federalnych, w państwach federalnych, na przykład w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec albo w Stanach Zjednoczonych jest taka sytuacja, że są zastrzeżone pewne sprawy dla kraju związkowego, na przykład tak, dla Republiki Federalnej i poza tymi sprawami, które są zastrzeżone, to landy mogą sobie dowolne ustawy uchwalać. W Polsce jest dokładnie odwrotnie, znaczy w Polsce tylko te kwestie mogą być przez samorządy regulowane, co do których samorządy otrzymały odpowiednie upoważnienie wydane wydane przez parlament w ustawie. I tym się różni państwo unitarne od państwa federalnego, w największym skrócie, tak? Ale to jest niezwykle ważna sprawa. Czyli organ stanowiący, czy stanowiąco-kontrolny, co do zasady jest odpowiedzialny za, po pierwsze, wydawanie ogólnych uchwał, dotyczących, które obowiązują na terenie, jeśli będę posługiwał gminą, okay? Żeby już nie mówić JST, to jest jakiś taki nieprzyjemny skrót, będę mówił gminie, ale to się samo odnosi do powiatu czy do województwa. No i tutaj są przykłady takich uchwał, tak? Które stanowią zwykle akty prawa miejscowego. Zdecydowaną większość aktów prawa miejscowego na terenie gminy podejmuje Rada Gminy, co nie znaczy, że w pewnych przypadkach nie mogą być delegowane pewne kwestie do zarządzeń, przez ustawę do zarządzeń wójta, które wówczas też mogą się stać prawem miejscowym. No i tutaj macie przykłady. No takim klasycznym przykładem aktu prawa miejscowego, który jest podejmowany przez Radę Gminy, jest plan zagospodarowania przestrzennego, o którym właśnie przed chwilą mówiłem. On jest zawsze w formie uchwały Rady Gminy. Albo uchwała o sieci szkół. Bardzo ważna, tak? Bo decydująca o tym, w jaki sposób będzie realizowana jakby edukacja na terenie danej gminy. Albo no, może być więcej mniejszych szkół, mniej dużych szkół. To są wbrew pozorom, to nie są technikalia, to są szalenie ważne, pewnie lepiej o tym wiecie ode mnie, decyzje dla każdej gminy. Na przykład budżet gminy. No budżet gminy to jest zupełnie fundamentalna uchwała, którą raz do roku trzeba podjąć, tak? No i w tymże budżecie, no jakby też są bardzo ważne sprawy do podjęcia, czy więcej przeznaczymy na oświatę, czy nie wiem, zrealizujemy dodatkowy program zdrowotny, jakiś profilaktyczny, czy na dom kultury wystarczy, czy będzie na jakieś dodatkowe zajęcia w tym domu kultury itd. itd. To są sprawy o kluczowym znaczeniu dla polityki danej gminy, no i te uchwały podejmuje Rada Gminy. Natomiast z drugiej strony mamy organ wykonawczy, na poziomie gminy jest to organ jednoosobowy, to za chwilę jeszcze sobie powtórzymy. No i ten organ wykonawczy stoi na czele całej gminnej egzekutywy, tak? Czyli ma pod sobą cały urząd gminy. I organ wykonawczy przede wszystkim zajmuje się realizacją uchwał Rady Gminy, ma również prawo do wnoszenia oczywiście uchwał, nawet czasami obowiązek wnoszenia niektórych projektów uchwał do Rady Gminy, a także jakby ma za zadanie jakby podejmowanie takich decyzji operacyjnych, no na przykład prowadzi całe postępowania przetargowe w zakresie na przykład właśnie budowy nowej szkoły, ale też podejmuje cały szereg decyzji administracyjnych dotyczących na przykład w przypadku starosty będzie to pozwolenie na budowę, najbardziej klasyczna decyzja administracyjna. Tak? Jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie gminą, słowem. Tak? No i teraz
Jeżeli na ktoś... przykład, przepraszam, hmm. mogę coś powiedzieć, tylko na przykład wasi dyrektorzy waszych szkół i dyrektorki są zatrudniane właśnie przez urząd miasta, urząd gminy. To są, no i plus wszystkie właściwie decyzje dotyczące waszej szkoły, jej sposobu prowadzenia, nie wiem, remontu, wyposażenia i tak dalej. To są wszystko decyzje JST, bo to są, bo organem prowadzącym szkoły publiczne w Polsce są gminy. Albo powiaty w przypadku szkół ponad podstawowych. Już. Tak. Słuchajcie, więc teraz w szczegółach, tak? Jak wygląda sytuacja z tymi, bo to jest coś, co zawsze i wszędzie jest, po prostu są z tym problemy. To jest, nie ukrywam, bardzo skomplikowane, mogłoby pewnie być prostsze, ale tak. Jeśli chodzi o to, kto pełni te funkcje organów wykonawczych i organów stanowiących kontrolę. Tak, bo drugą funkcją Rady Gminy jest też pełnienie kontroli nad bieżącą działalnością organu wykonawczego. I na przykład teraz powiem wam, że takim nową instytucją z zakresu kontroli wprowadzono parę lat temu jest tak zwany raport o stanie gminy, gdzie co roku wójt, czy tam burmistrz, czy prezydent musi przedstawić raport o stanie danej gminy. Tam są określone jakby rzeczy, które tam w tym raporcie muszą być, i ten raport jest przedmiotem dyskusji Rady Gminy, również z udziałem chętnych mieszkańców, i następnie jest głosowane zatwierdzenie lub odrzucenie tego raportu z określonymi tam skutkami. Natomiast co ważne, co pewnie wiecie, ale co warto podkreślić, tak, Rada Gminy nie może odwołać wójta. Tak? Wójta można odwołać tylko w drodze referendum. Dawniej Rada Gminy mogła odwoływać wójta, ale od 2002 roku już to nie jest możliwe, czyli z jednej strony ona go kontroluje, tak jak powiedzmy tutaj w tym zakresie, i pozycja jest dość podobna do Sejmu w odniesieniu do rządu, tak, który jakby pyta, zadaje interpelacje, pytania, sprawuje bieżącą jakby tutaj kontrolę. Natomiast nie ma tego uprawnienia, które ma Sejm wobec premiera albo ministrów, to znaczy nie może go odwołać, co zmienia w istotny sposób relacje w gminie, to znaczy jednak ten organ wykonawczy jest dosyć silny względem tej Rady Gminy. To nie występuje w powiecie czy w województwie. To znaczy w powiecie i w województwie zarząd może być, albo jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Powiatu lub Sejmik Województwa. I teraz na poziomie gminy, to żeśmy sobie powiedzieli, mamy wójta, burmistrza lub prezydenta, w zależności od tego, jaką gminą mamy do czynienia. W gminach wiejskich mamy wójtów, w gminach miejsko-wiejskich i miejskich mamy burmistrzów, natomiast w miastach na prawach powiatu oraz w wybranych innych miastach, w której nie ma reguły, mamy prezydentów miast. Tych prezydentów miast jest, zdaje się, nieco ponad 100 w Polsce, w, powiedzmy, takich największych miastach. Natomiast ich kompetencje co do zasady są podobne, z tym zastrzeżeniem, że w mieście na prawach powiatu, i to jeszcze raz to podkreślę, to jest bardzo ważne, ja na chwilę tutaj przerzucę slajd, tak? To jest moja prywatna tutaj opinia, ale ona znajduje w nauce również swoich zwolenników, znaczy w mojej opinii miasto na prawach powiatu jest swoistym rodzajem samorządu terytorialnego w Polsce. Znaczy ono łączy w sobie kompetencje, tak? Na przykład największych, powiedzmy, 66 miast w Polsce to są miasta na prawach powiatu, i one wtedy łączą w sobie kompetencje gminy i powiatu. Jakby łączą też środki, które przysługują gminie i powiatowi. I z tego wynika to, że te jakby władza i środki, które są tam zgromadzone, są znacznie większe niż w gminach czy powiatach, które no nie są miastami na prawach powiatu. Natomiast kompetencje prezydenta, wójta czy burmistrza wobec na przykład Rady Gminy
i rady wobec wójta, prezydenta czy burmistrza są identyczne. Ta relacja jest jakby identyczna. Nie wiem, czy się tutaj wyrażam jasno. Jeżeli coś jest niejasne, to proszę, proszę pisać. I teraz to jest zasadnicza różnica, tak, w wypadku powiatu, czyli powiatu ziemskiego tak zwanego, nie miasta na prawach powiatu, i województwa, bo w powiecie i w województwie nie mamy takiego jednoosobowego, czy jak się ładnie mówi, monokratycznego organu wykonawczego, ale mamy zarządy, które składają się z kilku osób. Z kolei jeśli chodzi o organ stanowiący kontrolę, to w powiecie jest to Rada Powiatu, czyli analogicznie jak w gminie, natomiast w województwie, dla pewnego podkreślenia powagi jakby regionu, tą radę nazywamy sejmikiem, tak? Natomiast jej uprawnienia są z grubsza zbliżone do uprawnień rady w tych innych rodzajach samorządu terytorialnego. Dobrze, to jeśli chodzi, czy są do tej kwestii jakby tutaj jakieś pytania, czy coś was tutaj, bo my to sobie za chwilę przećwiczymy na, czyli jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą podkreślam bardzo mocno. Na położenie województwa mamy marszałka województwa, który jest przewodniczącym zarządu województwa, tak? Tak samo jak starosta powiatowy jest przewodniczącym zarządu powiatu i jeszcze mamy przewodniczącego sejmiku województwa. I to jest, no wiem, że no to są niestety takie no, rzeczy no, denerwujące do nauczania się, no ale niestety często zadania maturalne jakoś to starają się tutaj podchwytliwie brać, więc zwracam waszą bardzo dużą uwagę, to jest podchwytliwe. Marszałek województwa, nie mylić z marszałkiem Sejmu, jakby nie jest marszałkiem sejmiku, nie jest przewodniczącym sejmiku, czyli przewodniczący sejmiku, przewodniczący organu stanowiącego w województwie, to kto inny niż marszałek województwa, który z kolei to marszałek województwa jest szefem organu wykonawczego. O, pani Martyna zadała pytanie o sołectwo i bardzo dziękuję za to pytanie. Sołectwo nie jest jednostką samorządu terytorialnego, podobnie jak dzielnica w mieście nie jest jednostką samorządu terytorialnego, natomiast jest organem, jest jednostką pomocniczą wobec jednostki samorządu terytorialnego, to znaczy może być wyodrębniona w gminie wiejskiej albo miejsko-wiejskiej na wsi i może na podstawie jakby oddzielnych aktów prawa miejscowego być jej powierzone wykonywanie pewnych zadań, mogą być jej powierzone wykonywanie pewnych funkcji i pewne środki. I pewnym takim zachętą do tworzenia sołectw jest fundusz sołecki, dzięki któremu gminy otrzymują dodatkowe środki, jeżeli takie sołectwa wyodrębnią i sołectwa będą realizowały określone zadania. Ja chcę, przepraszam, bo ja zrobiłam literówkę, która może was kosztować punkty na maturze w tym, co napisałam. Jest przewodniczącym, ale to tym lepiej zapamiętacie, że jest przewodniczącym zarządu województwa, a poza tym istnieje przewodniczący sejmiku, tak. Czyli to są dwie różne osoby. Tak, marszałek, tak. Który jest, kurczę, dla utrudnienia przewodniczącym zarządu, a sejmik ma poza tym swojego przewodniczącego. Dobra, ja sobie tak myślę. Teraz ja zrobię twist i przeskoczę do slajdu, gdzie mamy, bo tak, teraz już byłyby sądy, ale my zrobimy teraz szybko zadania z tego zakresu, żeby wam się utrwaliło, dobra? Zrobimy, może to przeskoczymy do, o, dobra. W takim razie ja was poproszę teraz o rozwiązanie sobie tego zadania, to znaczy
poproszę was, może poproszę o pisanie na czacie. Przepis, to są przepisy prawne dotyczące organów. Aha, bo przepraszam, bo ja jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. Dobrze, przepraszam was. Tutaj Ala mi weszła w słowo i tak. I jeszcze, tak, jeszcze jest jedna osoba, której musimy oczywiście w tym wszystkim pamiętać, tak? Którą to osobą jest wojewoda. Tak? I wojewoda w przeciwieństwie do marszałka województwa oraz do przewodniczącego sejmiku i w ogóle członków sejmiku, radnych sejmiku, nie jest organem oczywiście władzy samorządowej, administracji samorządowej, ale administracji państwowej. Znaczy wojewoda jest reprezentantem rządu w terenie i realizuje jakby interes władzy centralnej. W każdym województwie jest jeden wojewoda, który jest mianowany przez premiera i odwoływany przez premiera. I teraz zasadniczo zadaniem wojewody jest no, właśnie, tak jak mówiłem, stanie na straży tego interesu władzy centralnej, ale również no, stanie na straży tego, żeby samorządy na terenie, bo to nas najbardziej interesuje, samorządy, które działają na terenie danego województwa, w którym sprawuje swoją funkcję, działały no, w zgodzie z prawem. Dlatego, że gdyby się okazało, że te samorządy no, zaczynają się zachowywać no, niezgodnie z przepisami, no to grozi nam pewne ryzyko tego, że państwo, znaczy chodzi o to, żeby te samorządy wykonywały dobrze swoje zadania i w pełny inwencji sposób, no i jak najlepiej dbały o interesy swoich mieszkańców, ale w granicach tych upoważnień ustawowych, o których mówiliśmy. No bo w przeciwnym razie państwu może grozić, no, w najgorszym wypadku rozpad, jakby na przykład nagle samorządy zaczęły ogłaszać, nie wiem, swoją niepodległość, no to jest oczywiście jakiś skrajny przypadek, no ale jakby chaos, gdyby zaczęły na przykład ogłaszać jakieś nowe opodatkowania wbrew ustawom albo właśnie, nie wiem, kodeks karny uchwalać i tak dalej. Więc samorząd, więc wojewoda stoi na straży legalności działań samorządów i w tym zakresie przysługuje mu jakby uprawnienie z jednej strony do nadzoru nad samorządem, czyli do uchylania niezgodnych z prawem aktów podejmowanych przez samorządy, zwłaszcza uchwał rad i zarządzeń podejmowanych przez organy wykonawcze. I samorząd i wojewoda może to zrobić w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego, które z kolei może być przez samorząd zaskarżane do sądu. Czy ktoś wie, do jakiego sądu? Takie rozstrzygnięcie, taki spór między wojewodą a samorządem może być zaskarżony. Generalnie dzwoni w dobrym kościele do sądu administracyjnego, do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Potem jeszcze można się odwołać do sądu naczelnego. Tak? I tutaj mamy ten styk tej sfery samorządowej i sfery sądowej, o której za chwilę będziemy mówić. Tak, sądy administracyjne rozpatrują takie spory, często bardzo zaciekłe i poważne. Na temat tego, czy dane działanie, czy dana uchwała, już w uproszczeniu przyjmijmy akt prawa miejscowego na przykład, no przekroczył te granice kompetencji ustawowej, czy nie przekroczył, czy był legalny, czy był nielegalny. Tak? I wojewoda jednocześnie, czyli to jest sprawowanie nadzoru i jednocześnie wojewoda może sprawować kontrolę nad wykonywaniem przez samorząd zadań, ale tylko zadań zleconych, to znaczy tych zadań, w których samorząd działa nie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, ale na zlecenie jakby rządu. Jeśli chodzi o te zadania zlecone, to jest właśnie najważniejsza rzecz. Tu się one różnią. Jeżeli chodzi o zadania własne, to tam pamiętajcie, że samorząd działa we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność, jako ta odrębna właściwie władza publiczna, która oczywiście w ramach prawa, ale zarządza wspólnymi sprawami w sposób właśnie samorządny. Natomiast jeśli chodzi o te zadania zlecone, to on je wykonuje niejako przy okazji tego, że jest już w terenie, no na terenie gminy bardzo często nie ma żadnego innego urzędu i wtedy samorząd zleca i w tych wypadkach rząd zleca samorządowi
w ustawie wykonywanie jakichś zadań, na przykład nie wiem, wydawanie paszportów, albo wydawanie dowodów osobistych, albo nadawanie numerów PESEL Ukraińcom, tak, dzisiaj. I wówczas samorząd działa jakby jako agent rządu w tym dobrym sensie, tak? Jako osoba, która działa w imieniu rządu. I wtedy wojewoda może nie tylko nadzorować to działanie, czyli sprawdzać, czy to jest zgodne z prawem, ale też kontrolować, na przykład, czy to jest dobrze wykonywane, czy niedobrze, czy da się to jakoś usprawnić, tak, bo tutaj w jakimś sensie samorząd jest wojewodzie podległy. W przypadku zadań własnych tylko i wyłącznie samorząd jest podległym prawu, a wojewoda bada, czy to jest wykonywane należycie. Mam nadzieję, że to jest jasne, a teraz już zadanie. Dobrze. Przepis pierwszy. Zaraz, bo to jest tak. Nie, no to po prostu przejdziemy sobie przez te przepisy po kolei. Kto jest? Są fragmenty z odpowiednich przepisów, odpowiednich ustaw. Jaki organ pasuje do przepisu pierwszego? Jaki organ jest... No widzę same dobre odpowiedzi. To już zamykam sprawę. Sejmik województwa, świetnie. Dobrze. Kto organizuje pracę samorządu województwa i kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz? Tutaj wskazuję, że to jest jedna osoba. Także w dwóch tych dwóch dziurkach, że tak powiem, tak, marszałek województwa, świetnie. Jako szef tego zarządu organizuje jego pracę i kieruje bieżącymi sprawami. Super. Kto będzie odpowiadał za prawidłowe wykonanie budżetu województwa? Jak myślicie? Bardzo dobrze, świetnie, słuchajcie. No, albo macie wielką wiedzę tego, ale albo może coś tam się wyjaśniło w czasie tych nagrań. A kto tutaj da nam zadanie dodatkowe? Kto będzie budżet województwa uchwalał? Sejmik, świetnie. Czyli sejmik uchwala, a zarząd wykonuje budżet. Tak? Wykonywanie budżetu to jest szalenie szerokie pojęcie, tak? Bo ono generalnie no, można powiedzieć, że to jest w dużej mierze po prostu bieżące zarządzanie kasą województwa przez cały okrągły rok w tych granicach, których postawił przed zarządem sejmik. Czyli powiedział, że na oświatę, nie wiem, na biblioteki jest powiedzmy tam 5 milionów, tak? Mówię z głowy. Nie, to trochę za dużo, jak na województwo raczej, ale chociaż nie, może się... Dobrze, niech będzie te 5 milionów, no to zarząd dysponuje tymi pieniędzmi w określony sposób. Musi sprawdzić, ile na pensje, ile na inwestycje i tak dalej, i tak dalej. No dobra. No to teraz przepis czwarty. Kto to będzie? Tak, wojewoda. Bardzo dobrze. Wojewoda będzie odpowiedzialny za kontrolę, bo tu chodzi o te zadania zlecone, tak? Zadania z zakresu administracji rządowej to są te zadania zlecone. No dobrze, a teraz przepis piąty to jest zadanie z gwiazdką, bo o tym nie mówiliśmy. Czy pamiętacie może z jakichś innych zajęć ze szkoły albo z podręczników, jaki organ jest uprawniony w rażących przypadkach do rozwiązania organu stanowiącego, czyli na przykład rady gminy? Bardzo dobrze. Większość osób, tak? Czyli Sejm. Broń Boże, nie minister, tylko Sejm. I tutaj jest się pokazuje pewne jakby dalekie pokrewieństwo między właśnie Sejmem jako organem ustawodawczym, a tymi radami jako organami uchwałodawczymi. No nie może MSW odwołać rady gminy, natomiast premier na wniosek wojewody tam w szczególnie uzasadnionych wypadkach powtarzającej się tam naruszeń prawa może odwołać organ wykonawczy,
Tak? Z tym, że od tej decyzji oczywiście służy odwołanie do sądu administracyjnego i to się zdarza niezwykle, niezwykle rzadko. Dobrze. To było do tego samego zadania. Dobra. Dzięki. To całkiem naprawdę tutaj Wam dobrze idzie. No to w zasadzie no, dla porządku, bo to w zasadzie się jakoś tam pokrywa już z tym, co żeśmy sobie dodatkowo powiedzieli o tym pierwszym zadaniu, ale gdyby ktoś chciał napisać, jaki to będzie organ w punkcie pierwszym i jaki to będzie organ w punkcie drugim. Czyli pierwszy to będzie organ wykonawczy, czyli zarząd, a drugi to będzie Sejm. Bardzo dobrze. Tak, tutaj Martyna pisze, tak, premier na wniosek wojewody może rozwiązać organ wykonawczy samorządu, nie tyle rozwiązań, zaczęto go odwołać, natomiast to się dzieje w przypadku rażącego, wielokrotnego tam naruszania prawa, jest jakby odpowiednia procedura do tego i istnieje ścieżka odwoławcza do sądu, no i w sytuacji wniesienia skargi do sądu, no to ta decyzja jest jakby zawieszana, tak? Więc tutaj droga jest długa i kręta. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz tylko, że ty, Staszek, tak ciśnie to województwo, chociaż to jest najmniej w sumie interesujący i interfejsowy dla każdego obywatela i obywatelki kawałek tej władzy samorządowej, dlatego że autorzy zadań z jakimś upodobaniem, właśnie dlatego, że tu jest kilka tych podchwytliwych momentów, tak? Te wojewoda versus marszałek versus przewodniczący sejmiku i tak dalej, więc do kogoś, co może kontrolować, czego nie. To jest, nawet jak to potem Wam się nie przyda bezpośrednio, to warto to wiedzieć, bo to mnóstwo punktów ludzie na to tracą. Słuchajcie, no i jak zwykle, no po prostu okazuje się, że samorządy i sądy na jedne zajęcia to jest bardzo dużo, ponieważ widzę, że dobrze Wam idzie z tymi samorządami, więc w tym miejscu postawię kropkę, jeśli chodzi o samorządy i przechodzę do drugiej części naszego webinaru. To znaczy porozmawiamy sobie o tym, kto stoi na straży prawa w Polsce. Najpierw kilka slajdów na temat systemu prawa i systemu wymiaru sprawiedliwości, a potem znowu więcej miejsca poświęcimy, że tak powiem, w praktyce zobaczymy, z czym będziecie mieli ewentualne problemy. Teraz tak, to mamy, tutaj mamy ogólną strukturę sądownictwa. Tak, zwracam Waszą uwagę na to, że ta struktura ciągle obowiązuje. Pojawiają się co i rusz pogłoski, że tutaj będą zmiany i struktura ma być spłaszczona, ale wciąż jest to struktura, jeśli chodzi o tą podstawę, jest to struktura trójszczeblowa plus Sąd Najwyższy. Specjalnie powiedziałem tą podstawę, bo zadam Wam takie pytanie rozgrzewkowe. Te sądy, do których najczęściej udajemy, mają łącznie jedną nazwę. Jakie to są sądy? Powszechne. Bardzo dobrze. Są to sądy powszechne. I sądy powszechne rozpatrują sprawy dotyczące zasadniczo jest wszystkich tych spraw, których nie rozpoznają sądy innych rodzajów. Sądy innych rodzajów to mamy sądy administracyjne, sądy wojskowe oraz dwa specjalne tak, trybunały, które Trybunał Konstytucyjny zajmuje się kontrolą konstytucyjności prawa i hierarchicznej zgodności aktów prawnych, tak jakbyśmy mieli powiedzieć co do zasady, czyli jest sądem prawa, takim szczególnym. No i Trybunał Stanu,
który zajmuje się sądzeniem najważniejszych urzędników, funkcjonariuszy publicznych za czyny związane z ich funkcjonowaniem na tych urzędach, tak to nazwijmy. Czyli te sądy powszechne, jakie dziedziny prawa obsługują? Sądy rejonowe, okręgowe, jakie gałęzie prawa, może powiedzmy prawidłowo już? Piszcie. O. Karne, cywilne, bardzo dobrze, to jest podstawa, ale nie tylko karne i cywilne. Też taką specyficzną gałąź rodzinne i opiekuńcze, administracyjne, nie administracyjne, sprawy administracyjne trafiają do sądów administracyjnych, jak sama nazwa wskazuje, chociaż często granica między administracyjnymi i na przykład cywilnymi bywa płynna. Rodzinne, bardzo dobrze, są oddzielne wydziały rodzinne i prawo pracy, bardzo dobrze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, tak, to są sprawy, które trafiają do sądów powszechnych, a potem ewentualnie do Sądu Najwyższego. Dobra, świetnie. I zwracam Waszą uwagę, może tego nie będzie na maturze, ale nikt tego do końca nie wie. Tu jest taka, na taką podchwytliwość drobną, którą zawdzięczamy obecnemu kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej, mianowicie dawniej struktura sądów powszechnych i struktura prokuratur była analogiczna, ale obecnie zamiast prokuratur apelacyjnych już od paru ładnych lat mamy prokuratury regionalne. Także jest to taka zmiana nazewnictwa, ale na wszelki wypadek zwracam Waszą uwagę, bo kto wie, czy nie przyjdzie komuś zrobić z tego jakiegoś zadania na myśl. Dobra. I teraz tak, najważniejsze rzeczy, które mam nadzieję macie opanowane, ale przypomnijmy, to znaczy, że co do zasady mamy prawo, konstytucyjne prawo do dwuinstancyjnego procesu sądowego. To jest w ogóle bardzo ważne, żeby od tego wyjść, tak? Czyli każdy, czyja sprawa trafi do sądu, ma prawo bezwzględne do tego, żeby ona była rozpatrzona przez sądy dwóch instancji, czyli ma prawo do złożenia efektywnego środka odwoławczego od orzeczenia, które kończy procedowanie w jego czy jej sprawie, do jednej instancji wyższej. Nie mamy prawa konstytucyjnego do trzyinstancyjnego. Trzecia instancja, którą jest Sąd Najwyższy, to jest jakby pewna opcja, która może się, że tak powiem, nam udać, zainteresować naszą sprawą Sąd Najwyższy, ale nie jest to nasze uprawnienie. I teraz, jak pewnie wiecie, ale na wszelki wypadek to jeszcze bardzo mocno przypomnę, sprawy w pierwszej instancji może rozpatrywać albo sąd rejonowy, albo sąd okręgowy. I teraz cieszcie się, że nie musicie znać dokładnie właściwości rzeczowej sądów okręgowych i rejonowych. Natomiast no, jak sami się domyślacie, sprawy jakby cięższe przypadki trafiają od razu do sądu rejonowego i wówczas apelację wywodzimy do sądu apelacyjnego, a jeżeli sprawa trafia początkowo do sądu rejonowego, to wówczas apelacja trafia do sądu okręgowego. No, założenie jest takie, że im coś jest wyższe, im sąd jest wyżej w tej hierarchii szczeblowej, tym zasiadają tam bardziej doświadczeni sędziowie. Tak? No jest to założenie co do zasady sensowne, to znaczy im sprawa poważniejsza, im spór bardziej zawiły, tym powinni go rozpatrywać ludzie z większym doświadczeniem życiowym, większą wiedzą i tak dalej. Możesz podać przykłady, co to znaczy sprawa cięższa? Właśnie do tego zmierzam, tak? Na przykład jeśli chodzi o sprawy cywilne, to mamy próg wartości przedmiotu sporu. Nie dam głowy, czy on ciągle obowiązuje na tym poziomie, ale chyba to jest ciągle 75 tysięcy. Znaczy, jeżeli procesujemy się na przykład o rzecz wartą więcej niż 75 tysięcy, to ona od razu idzie do sądu okręgowego. Jeżeli o mniejszą, nie wiem, jeżeli
procesujemy się o to, że ktoś komuś, nie wiem, zniszczył lodówkę i chce za to odszkodowanie, no to idziemy do sądu rejonowego. Natomiast jeżeli na przykład procesujemy się o to, że firma budowlana nieprawidłowo jakby skonstruowała dach budynku, w związku z czym zalało cały dom i zniszczyło dobytek całego życia, no to już wtedy bardziej prawdopodobne, że to będzie większa kwota, więc pójdziemy do sądu okręgowego. Tak? Jeśli chodzi o sprawy karne, no to będzie na przykład pobicie, jakieś w cudzysłowie drobne, no ale powiedzmy no nieskutkujące jakąś utratą na przykład przytomności albo trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, no to będzie sąd rejonowy, a no zabójstwo, no to będzie oczywiście sąd okręgowy. Na przykład ciekawostką może jest to, że sprawy rozwodowe trafiają ciągle do sądów okręgowych, to jest pewna taka tradycja jeszcze przedwojenna, że rozwód trafia od razu do sądu okręgowego. Dobra. To na razie tak, no i jeśli chodzi o Sąd Najwyższy. Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, to tutaj zwróćcie uwagę, że przysługuje od orzeczenia drugoinstancyjnego kasacja w sprawach karnych lub skarga kasacyjna w sprawach cywilnych. I tutaj Sąd Najwyższy, i to jest bardzo ważna sprawa, Sąd Najwyższy nigdy nie zajmuje się ustalaniem faktów. To znaczy do Sądu Najwyższego wznosi jakby kasację lub skargę kasacyjną, która polega na zarzucaniu sądom niższych instancji to, że popełniły jakieś poważne błędy przy procedowaniu lub przy wyrokowaniu. Znaczy, nie wysłuchały jakichś bardzo ważnych świadków albo no, rażąco źle oceniły materiał dowodowy albo, w skrajnym przypadku skazały kogoś na karę, której nie przewiduje kodeks. Na przykład, wymierzyły komuś za jakąś drobną kradzież karę 25 lat więzienia. No oczywiście to takie rzeczy się aż nie zdarzają. I teraz Sąd Najwyższy co do zasady ma tam dosyć takie ostre kryteria, co do których przyjmuje sprawę do rozpatrzenia lub nie przyjmuje. Tak? Tu jest pytanie o to, jak często się te kasacje zdarzają. Znaczy, wnoszone są często, ale jak często są rozpatrywane, nie mam teraz przy sobie raportu Sądu Najwyższego, to trzeba zajrzeć do informacji rocznej z działalności Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy no, rozpatruje rocznie tych kilkadziesiąt tysięcy spraw, myślę, więc to nie jest wcale tak bardzo mało, ale jak na to, że sądy powszechne rozpatrują kilkanaście milionów, to mamy tutaj pewną proporcję, widzimy. Tak? Sąd Najwyższy może nie przyjąć kasacji albo skargi kasacyjnej do rozpoznania, na przykład jeżeli uzna sprawę za oczywiście bezzasadną, czyli jeżeli zobaczy, że ktoś no w oczywisty sposób nie ma racji, tylko próbuje, potocznie bić pianę i no bardzo mu nie odpowiada wyrok, no ale ewidentnie na przykład jest winny, tak? No to Sąd Najwyższy nie będzie, mówiąc brutalnie, sobie zaprzątać głowy taką sprawą, bo Sąd Najwyższy jest od tego, żeby rozpatrywać. Taki wybitny filozof prawa amerykański Ronald Dworkin powiedział, że istnieją w prawie tak zwane hard cases, tak? Czyli ciężkie sprawy, trudne sprawy. Tak? Sąd Najwyższy jest od tego, żeby rozstrzygać trudne sprawy i żeby dawać sygnał sądom niższych instancji, jak zapatrywać się na jakieś złożone, trudne, prawne łamigłówki, które, że tak powiem, przy rozpatrywaniu tych spraw występują. To nie jest tak, że jeżeli my nie mamy prawa precedensowego w Polsce, tak? Więc zwróćcie uwagę na to, że to nie jest tak, że jeżeli w Ameryce jest tak, że jak Sąd Najwyższy coś powie, to dopóki nie powie, znaczy jak powie A, to dopóki nie powie nie A, to w ogóle sądy nie powinny nigdy mówić nie A, tak? Nie powinny mówić czegoś odwrotnego, bo wyroki mają moc precedensów, tak? Natomiast w Polsce tak nie jest. Znaczy nie jest tak, że sąd powiedzmy okręgowy w Częstochowie nie może wyrazić poglądu przeciwnego do wyrażonego w podobnej sprawie przez Sąd Najwyższy. Natomiast jest duża szansa, że
że taki wyrok będzie obalony później w apelacji czy w kasacji. Więc Sąd Najwyższy mówi się, że mocą autorytetu jakby sprawuje pewien taki, jak to mówi konstytucja, nadzór nad działalnością orzeczniczą sądów. Ja tutaj oczywiście pomijam wszystkie te sprawy związane z sporem wokół Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i tak dalej. Będą jakieś pytania, to na nie postaram się odpowiedzieć, ale też jakby staram się unikać tutaj tych wątków takich bieżących. No dobra, jedźmy dalej. I jeszcze to jest druga szalenie ważna tabelka, którą chciałbym, zanim przejdziemy do zadań z wami, omówić. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważna rzecz, na której się bardzo często wykładacie. No, powiedzieliśmy sobie o strukturze sądownictwa, strukturze wymiaru sprawiedliwości. Teraz powiedzmy sobie o strukturze tego, czym się różni kasacja od skargi kasacyjnej. Bardzo prostą rzeczą. Kasacja jest tylko w sprawach karnych. Zapamiętajcie sobie, kasacja jest tylko w sprawach karnych. Skarga kasacyjna jest do Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych i również skarga kasacyjna przysługuje od wyroku Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do NSA. Jeszcze jedną rzecz powiem, jak już czy różnią się wyłącznie nazewnictwem. Na naszym etapie wiedzy tutaj maturalnej przyjmijmy, że tak, tak? To znaczy każda z nich, one są do zasady bardzo podobne. Oczywiście są pewne subtelne różnice, ale to już nie będę wam teraz nimi zaprzątał głowy, ale te zasady są tożsame o tyle, że każdy może wnieść taką kasację od wyroku drugoinstancyjnego, nigdy od pierwszoinstancyjnego, czy to w sprawie cywilnej, czy to w sprawie karnej. Natomiast ani w sprawie cywilnej, ani w sprawie karnej nie może mieć gwarancji, że otrzyma od Sądu Najwyższego jakby merytoryczny wyrok w swojej sprawie. Jest jeszcze jedna rzecz, może zanim i żeby jeszcze utrudnić tutaj sytuację, jak już pytacie o te skargi kasacyjne, to jeszcze powiem, że w przypadku skarg kasacyjnych to może wróćmy do tabelki z tymi sądami. To jest trudne, wiem, i skomplikowane, i nieintuicyjne, ale niestety no tak to już zostało urządzone. Czy mogłoby być prostsze? Odpowiadam, mogłoby być prostsze, ale nie jest. I to jest zadanie, że tak powiem, dla prawodawców w Polsce. Jeśli chodzi o tutaj skargę kasacyjną, przepraszam, od orzeczenia w USA do NSA, to ona z kolei jest podobniejsza do apelacji, bardziej podobna do apelacji na przykład z sądu, nie wiem, okręgowego do apelacyjnego, tak, niż do skargi kasacyjnej od sądu apelacyjnego do najwyższego, dlatego że tam z kolei nie ma tego tak zwanego przed sądu, czyli sąd NSA nie może odrzucić na przykład skargi kasacyjnej od wyroku w USA jako oczywiście bezzasadnej, nieistotnej itd., itd. Nie. A to dlaczego? No a to dlatego, że sąd NSA jest drugą instancją, a nie trzecią, tak? Sąd Najwyższy jest trzecią instancją, a nikt nie ma prawa do trzech instancji sądowych. No a sąd NSA jest jednocześnie najważniejszym sądem administracyjnym, ale z drugiej strony jest sądem drugiej instancji. Nie wiem, czy to jest jasne, zrozumiałe. Przepraszam, czy to od orzeczenia w USA złożona do NSA musi zostać rozpatrzona? Musi zostać rozpatrzona merytorycznie, tak. Okay. Słuchaj, to może ja jeszcze tutaj dodam, od razu dwie rzeczy, tak, bo ich nie ma na... Wydawało mi się, że był taki slajd z tym, jeszcze sprawdzam, ale ja go tutaj nie widzę. Nie, więc ja już to od razu wytłumaczę, tak. Jeszcze jest jedna rzecz, tak? Bo my tutaj mówiliśmy o tak, że to może przejdziemy na ten następny slajd. Tak, że mamy apelację, skargę kasacyjną.
kasację. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj jakby środka odwoławczego, który w postępowaniu sądowym stronie przysługuje, i to jest zażalenie. I teraz tutaj sprawa jest ułatwiona, bo o ile z tymi kasacjami, skargami i apelacjami trzeba uważać, o tyle tutaj taki wam wrzucę, że tak powiem, ułatwienie. Zażalenie służy zawsze i wszędzie na postanowienie, czyli macie rym, tak? Zażalenie na postanowienie. I o co tutaj chodzi? Postanowienie, tak? Postanowienie to jest orzeczenie sądu, które zwykle jakby albo jest w toku sprawy podejmowane, czyli na przykład zgłaszamy wniosek o wyłączenie jakiegoś sędziego, powiedzmy, bo uważamy, że on jest stronniczy, to wtedy, kiedy sąd to rozpatrzy i to jest w toku sprawy, mamy sprawę, nie wiem, rozwodową i ja, ten sędzia, to jest kumpel mojej żony, powiedzmy, tak? Albo mamy sprawę o to, powiedzmy, zniszczenie lodówki, a ten sędzia to kiedyś pracował dla tego koncernu, który ma wadliwe lodówki jako, nie wiem, radca prawny. I zgłaszamy taki wniosek, i sąd oczywiście bez tego sędziego rozpatruje ten wniosek i na przykład pisze, nie wyłączamy, bo to było dawno i nie miał nic wspólnego z takimi lodówkami, a poza tym to się już dawno pokłócił z tym koncernem, nie wiadomo co. No ale my dalej, nam się to nie podoba i wtedy nam na takie postanowienie przysługuje zażalenie. Tak? Zażalenie i rozpatruje je sąd odpowiednio wyższej instancji, tylko no jakby tak, postanowienie to jest orzeczenie, które nie jest wyrokiem, które nie kończy, mówię to w pewnym uproszczeniu, bo są od tego też wyjątki, ale nie chcę wam już tym truć głowy teraz. Postanowienie zwykle jest podejmowane przez sąd w toku rozpatrywania jakiejś sprawy i od dużej części postanowień może służyć zażaleniem. Tak samo, to jest też ważne, postanowienie może podjąć również prokurator w postępowaniu karnym. Na przykład prokurator może wydać postanowienie o zastosowaniu jakiegoś środka zapobiegawczego. Tak? To znaczy na przykład o zajęciu jakiegoś konta bankowego na czas prowadzenia postępowania. I od tego postanowienia wtedy można wnieść zażalenie do sądu. Więc zawsze, kiedy widzicie postanowienie, to nie miejcie żadnych wątpliwości. Jeżeli macie napisać od tego, macie zatytułować, jak od tego się nazywa pismo, to to jest zażalenie. Dobra. Tak. I teraz bardzo, bardzo ważne. Ja wam tylko powiem. Ja proponuję jeszcze, zróbmy tak, 7 minut jeszcze ty mówisz. Dobra. A potem ostatnie 10 minut to po prostu na jakieś konkretne pytania i inne rzeczy, których nie zdążymy. Jeszcze jest pytanie, ważne tak. Pytanie o odwołanie. Tak, to jest, ja od razu to wyjaśnię. Myślałem, że potem, ale skoro jest pytanie, to od razu, żeby tutaj was nie niepokoić. Odwołanie z kolei występuje w postępowaniu niesądowym. W sądowym postępowaniu w zasadzie nigdy nie ma odwołania, tylko w postępowaniu administracyjnym, tak? Na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, w skrócie KPA. I odwołanie wnosimy od decyzji administracyjnej, na przykład decyzji o odmowie udzielenia nam pozwolenia na budowę, tak? No powiedzmy tam starosta odmawia nam wydania postanowienia, przepraszam, pozwolenia na budowę, czyli odpowiedniej decyzji administracyjnej, bo mówi, że to jest tam, nie spełnia takich a takich kryteriów, powiedzmy, nie wiem, przeciwpożarowych. A wy przedstawiacie opinię, mówicie, halo, tutaj mamy opinię biegłych, które mówią, nie, wszystko jest spełnione, o co chodzi? I wtedy składacie odwołanie wówczas chyba do wojewody na taką decyzję starosty, bo ona jest w ramach zadań zleconych. Albo powiedzmy, gmina nie przyznaje zasiłku 500+, świadczenia 500+, bo tam mówi, że ktoś, nie wiem, niedobrze gospodaruje tymi środkami. No to wtedy wnosimy odwołanie do samorządowego kolegium
odwoławczego. I wtedy samorządowy, powiedzmy, kolegium odwoławcze prowadzi postępowanie w drugiej instancji, postępowanie administracyjne o przyznanie tego świadczenia. Z kolei, jeżeli kolegium również wam odmówi, to będzie już decyzja administracyjna drugiej instancji, to dokąd możecie się udać? Gdzie, jeżeli administracja, organ administracji publicznej, czy to będzie administracja samorządowa, czy to będzie administracja rządowa, odmówi wam, wyda wam decyzję administracyjną dla was niekorzystną, czy to będzie pozwolenie na budowę, czy to będzie decyzja o przyznaniu jakiegoś świadczenia społecznego, czy to będzie decyzja, nie wiem, odmowna w zakresie udzielenia koncesji na alkohol sklepowi, który prowadzicie, to dokąd wtedy można się udać jeszcze, jeżeli już dwie instancje, bardzo dobrze. Wtedy przysługuje wam skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo sąd administracyjny rozpatruje sprawy nie tylko między wojewodą a samorządem, ale również między obywatelem a administracją w zakresie prawa administracyjnego. Bardzo dobrze. I później, bo ktoś pisze NSA, później znowuż można się udać ze skargą kasacyjną do NSA. Czyli sprawy administracyjne tak naprawdę one są bardzo często najdłuższe i najbardziej, że tak powiem, wyczerpujące, bo aż cztery instancje łącznie mogą się nimi zajmować. Organ pierwszej instancji administracyjny, organ drugiej instancji, sąd administracyjny wojewódzki i potem sąd administracyjny, naczelny sąd administracyjny. Samorządowe kolegium odwoławcze, bo jest o to pytanie, tak jak wam przed chwilą powiedziałem, jest organem drugiej instancji administracyjnym w zakresie tych spraw, w których jednostka samorządu terytorialnego, w większości gmina, ale zdarza się, że nie tylko, rozpatruje sprawy, wydaje decyzje w ramach swoich zadań własnych. Tak? Czyli na przykład zadaniem własnym gminy jest udzielanie świadczeń pomocy społecznej. Tak? I jeżeli gmina odmówi na przykład takiego świadczenia, to odwołanie służy do samorządowego kolegium odwoławczego. Tak? Natomiast, no tak, tak, tak. Dobra, słuchajcie. Jedziemy dalej, bo to jest bardzo ważny ostatni slajd, który chciałem z wami zrobić. Strasznie mamy napakowane te zajęcia dzisiaj. Możesz dłużej, wiesz, możesz jeszcze leć dalej. Jak ktoś ma, słuchajcie, do wpół do, bo to jest unikalna zupełnie okazja. Siedzimy do wpół do, pytania na czacie. Słuchajcie, zwróćcie uwagę teraz, to jest bardzo ważna tabelka. Prosiłbym was o tutaj skupienie się na tej tabeli. Mamy tutaj takie dwa główne podziały prawa. Jeszcze trzeci dodatkowy, ale najważniejsze są te dwa tutaj. To znaczy, to jest tak. Podział prawa ze względu na, jakby to jest napisane, na treść norm prawnych, na to, czy prawo odnosi się, ja bym powiedział tak, to jest najprostsze moim zdaniem, nie wiem jak tam macie w podręczniku, ale na to, czy prawo odnosi się do rzeczywistości jakby realnej, czy prawo odnosi się do tego, jak procedujemy, jak dochodzimy swoich uprawnień odnoszących się do tej rzeczywistości realnej. Prawo materialne to jest prawo, które reguluje nasze faktyczne stosunki, powiem, w rzeczywistym świecie. Tak? Odnosi się do sytuacji, które generalnie rzecz biorąc dzieją się, że tak powiem, w pewnym uproszczeniu naprawdę. Tak? To znaczy na przykład ktoś kogoś pobije albo na przykład ktoś chce zorganizować imprezę masową. Albo na przykład ktoś chce się gdzieś zatrudnić, tak? Natomiast prawo formalne, czy prawo proceduralne, to jest prawo, które reguluje kwestię tego, jak w danej sytuacji dochodzić swoich praw materialnych. To jest jakby taka najbardziej, powiedzmy, podstawowe rozróżnienie, które musicie naprawdę znać, które naprawdę jest super przydatne też na maturze, ale też w życiu.
Natomiast drugi podział, i to jest podział na prawo formalne i materialne, to jest jakby podział uniwersalny. Niezależnie czy jesteśmy w prawie cywilnym, czy w prawie administracyjnym, to on zawsze jakby obowiązuje. Natomiast druga rzecz to jest podział prawa na gałęzie. I tutaj to kryterium odnosi się jakby do sfer, które dane prawo reguluje. Prawo cywilne to jest prawo, które reguluje jakby równoprawne stosunki między równymi stronami w ich własnym, że tak powiem, interesie. Prawo karne to jest jakby najprostsza sprawa, no, reguluje te kwestie, które wiążą się ze specjalną jakby sankcją, znaczy reguluje sprawy, które są po prostu bezwzględnie zabronione. Prawo pracy reguluje w ogóle sprawy związane ze stosunkami pracy. Prawo administracyjne zasadniczo jest najtrudniej zdefiniować. Jest to, niektórzy mówią o tak zwanej wielkiej reszcie, czyli to, co się nie mieści w tych pozostałych i mi jest najbliżej do tej definicji, ale co do zasady jest to prawo, które reguluje te dziedziny, które są w jakiś sposób przez państwo organizowane, czy przez państwo reglamentowane, czy regulowane, a nie mieszczą się w tych pozostałych trzech kryteriach. I teraz chciałem, ta tabela pokazuje wam, jak na płaszczyźnie, na tej matrycy tego podwójnego podziału mamy najistotniejsze jakby ustawy w Polsce, którymi są kodeksy, bo zwracam waszą uwagę, czasami robicie też ten błąd. Nie ma, kodeks to jest ustawa, tak? Tylko szczególna, ale szczególna nie dlatego, że ma wyższą rangę nad innymi ustawami, czyli na przykład nie jest tak, że można badać zgodność, powiedzmy na przykład, nie wiem, ustawy, specjalnej ustawy teraz uchwalonej w związku z wielką ilością uchodźców z Ukrainy, nie wiem, z kodeksem cywilnym. Nie, ona ma taką samą moc obowiązującą, tylko kodeks ma to do siebie, że wprowadza nam taką główną siatkę pojęciową w danej dziedzinie prawa, w danej gałęzi prawa i jakby inne ustawy odnoszą się do kodeksu chociażby przez pryzmat pojęć, którymi się posługują. Na przykład własność jest definiowana w kodeksie cywilnym i jeżeli gdzieś indziej jest mowa o własności, no to przyjmuje się, że to jest to, o co chodzi w kodeksie cywilnym, no chyba, że ustawa jakaś stanowi inaczej, tak? Nie wiem, usiłowanie to jest to, co jest określone w kodeksie karnym i tak dalej, i tak dalej. Teraz tutaj macie, nie będę tego odczytywał wszystkiego, ale macie zasadniczo te najważniejsze kodeksy, które to nie są wszystkie kodeksy, które w Polsce obowiązują, na przykład nie ma kodeksu wyborczego. Kodeks wyborczy to specyficzne gdzieś między prawem konstytucyjnym a prawem administracyjnym. Natomiast to są te najważniejsze kodeksy i ich umiejscowienie na tej matrycy. Czyli na przykład kodeks cywilny, tak? Zawiera regulacje z zakresu prawa materialnego cywilnego, czyli na przykład definiuje, czym jest sprzedaż, tak? I jakie są, powiedzmy, kwestie, które muszą być regulowane w umowie sprzedaży, tak? A dla zmiany kodeks postępowania cywilnego, to on będzie regulował to, gdzie, do jakiego sądu i w jakim trybie zwrócić się z pozwem, jeżeli ktoś na przykład komuś sprzeda wadliwą rzecz. Tak? To jest to rozróżnienie KPC i KC w tym wypadku. Tak? Tutaj zwracam waszą uwagę, że tutaj mamy aż trzy kodeksy. No, prawo handlowe i prawo rodzinne są uważane za takie, no, pod gałęzie prawa cywilnego, chociaż co do prawa rodzinnego niektórzy mają wątpliwości, czy nie jest jakby oddzielny rodzaj prawa. Słuchajcie, no nie mam czasu, żeby wam teraz jakby dawać przykłady z każdego z tych kodeksów, ale może spróbuję teraz z głowy, albo może inaczej, przejdźmy do jednego z zadań, które jest niżej i spróbujemy zobaczyć, czy wam to jest
Ojej, ale przepraszam, bo ja muszę tutaj zrobić ten, to jest jakaś korekt, jakiś tutaj się błąd wkradł. Uwaga, bo tutaj jest jeszcze rodzaj regulowanych stosunków. To jest coś, od czego zaczęliśmy przy okazji gminy, tak? Mówimy o sprawach publicznych, czyli w sprawach wspólnych i sprawach prywatnych. I teraz tak, tutaj prawo cywilne, tak, to jest prawo prywatne. Tam mamy regulowane stosunki prywatne, w których jakby, które i prawo cywilne ma za zadanie chronić interes prywatny poszczególnych obywateli, poszczególnych firm i tak dalej. Natomiast zarówno prawo karne, jak i prawo administracyjne to jest prawo publiczne, które jest ustanowione w interesie ochrony jakby interesu wspólnego. Są dyskusje i rozważania na temat prawa pracy. Ono ma jakby regulacje, które są bliższe prawu cywilnemu i prawu administracyjnemu, ale zasadniczo uznaje się również prawo pracy za bliższe prawu prywatnemu, bo ona jakby ma, znaczy oczywiście ona z jednej strony chroni pewne wartości, które są ważne dla jakby całego społeczeństwa, ale przede wszystkim ma na celu ochronę prywatnego interesu przede wszystkim pracownika. Dobra, no to spróbujmy z tymi kodeksami. Jak myślicie? To może tak, może będziemy to rozbierać na czynniki pierwsze. Przepis pierwszy. Przy udzieleniu urlopu macierzyńskiego i urlopu w warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7-dniom kalendarzowym. Najpierw, czy to jest prawo materialne czy formalne? To jest pierwsze moje pytanie. Materialne. Bardzo dobrze. Materialne. Dlatego, że odnosi się do rzeczywistości tak faktycznej, a nie do rzeczywistości, nazwijmy to, sądowej. Tak? To jakby jest mowa o tym, jak te swoje prawa, jak prawa są kształtowane ludzi w rzeczywistości, a nie jak ich dochodzić. A teraz jak myślicie, jaka to jest dziedzina prawa, jaka to jest gałąź prawa i w związku z tym, który to jest z kodeksów? Kodeks pracy razy 3, sprzedane razy 4, 5, świetnie, dobrze, to jedziemy dalej. Przepis drugi, analogicznie, najpierw, czy to jest prawo materialne, czy prawo formalne? Materialne, tak, odnosi się do, kto publicznie znieważa, tak, tutaj naród lub Rzeczpospolitej podlega karze. I jest to jaki kodeks, jak myślicie? No tak, to jest akurat najprostszy kodeks, trudno go pomylić. Dobra, a teraz pytanie trzecie, chyba najtrudniejsze. Najpierw, proszę, ja to odczytam bardzo. W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Może zanim jaki kodeks, to czy to jest przepis formalny czy materialny? No i wszyscy się dalej nabrać, tak. To jest trudne zadanie i ja muszę powiedzieć, że sam jestem zdziwiony, że to się znalazło na maturze, ale się znalazło. To jest przepis materialny, ale bardzo trudny. Dlaczego materialny? Bo ja się zgadzam, rzeczywiście, bo tu jest mowa o umowach, tak, to się nam wydaje, że chodzi o jakieś dochodzenie naszych już praw. Natomiast nie, tutaj chodzi o kształtowanie jakby umowy między dwoma stronami, między firmą a jakimś konsumentem, tak? Jakby w rzeczywistym życiu. No na przykład chodzi o tutaj o sytuację, w której firma, powiedzmy, która sprzedała nam tą lodówkę, już trzymajmy się tej lodówki, tak, napisała w umowie, którą zawarła przy sprzedaży tej lodówki, że no ona nie jest odpowiedzialna za to, że ta lodówka, powiedzmy, gdyby ta lodówka na przykład nie chłodziła, tak? I że to jest nie takie postanowienie takiej umowy uważa się za nieważne. E,
No dobrze, i to jest, czyli tutaj mamy do czynienia z pewną rzeczą, która jakby należy jednak do tych stosunków jakby w świecie rzeczywistym, a dopiero przepisy, które mówiłyby, w jaki sposób dochodzić tego, że jakby taki przepis umowy jest nieważny, czyli jak pójść do sądu, do którego sądu złożyć taki pozew w tej sprawie, to ten przepis byłby przepisem formalnym. No, pokazuję wam to, żeby wam pokazać, że sprawy czasami są no nie takie proste i należy się 3 razy zastanowić nad tym, czy no, pierwsze 2 były dosyć proste, tak? 3 jest trudny, to w takim razie jak myślicie, jaki to jest kodeks? Jeżeli to jest przepis materialny i jeżeli to jest kodeks cywilny, bardzo dobrze. Nie kodeks postępowania. W kodeksie postępowania cywilnego no to byśmy mieli na przykład, że no, do którego sądu pozew w takiej sprawie należy skierować, jakie powinien tam być dowody przedstawione i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, no bardzo mi przykro, ale no czas nam minął. Temat jest rozległy, jak widzicie. Udało mi się na sporo waszych pytań odpowiedzieć. Sporo też ich było, zwłaszcza w tej drugiej części. No mam nadzieję, że będą jakieś jeszcze dalsze możliwości, żeby móc więcej waszych wątpliwości dotyczących, zwłaszcza spraw tych sądowych, rozwiązywać, bo to rzeczywiście jest skomplikowana dosyć materia. Ja bardzo ci, Staszku, dziękuję. Jest chyba jedno pytanie, na które Mania 2601, trochę wyżej w czacie. Chodzi o, jak nazwać odwołanie od decyzji sądu. Przeczytaj, Mania. A którego nie widzę go? 1721. To będzie taka dobra końcówka. Ja wam życzę, żeby nie było takich zadań jak to ostatnie, bo to jest bez sensu, żeby były takie zadania, ale nie mamy na to wpływu niestety, nie my układamy te pytania. Wygląda na to, że przynajmniej te osoby, które się tu udzielały, są dobrze przygotowane. No, na każdej maturze się coś tam drobnego traci, więc się nie przejmujcie i życzymy wam połamania piór, a na dobry koniec Staszek, czy ty jesteś w stanie na to pytanie odpowiedzieć? Tak, natomiast ja wiem, że jest ten problem z postępowaniem nieprocesowym i dlatego mówiłem o tym, że są pewne wyjątki, ale no ja się nie spotkałem do tej pory z taką sprawą, z takim przypadkiem na maturze i naprawdę no, nie wiem, czy pani, która zadawała to pytanie, może potwierdzić, że taki przykład na maturze występował? Postępowanie nieprocesowego? Bo jeżeli no. Nie, to ja bym nie mącił tutaj, szczerze mówiąc. Właśnie. Podaj jeden przykład. Nie przypominam, a ja te matury z ostatniej dekady, nie. No to jeżeli pani nie mówi o maturze, to ja mogę to powiedzieć. Natomiast o wiedzę ogólną, dobrze, to mnie pani uspokoiło. Tak. Nie, no to wówczas tak, w postępowaniu nieprocesowym jest ta szczególna, absolutnie szczególna sytuacja, że jakby postanowienie sądu pierwszej instancji jakby kończy, merytorycznie kończy postępowanie pierwszoinstancyjne i wówczas apelacja od postanowienia. Ale to jest właśnie taki wyjątek. To jest taki przykład zupełnie, że tak powiem, który nie powinien was zwieść i na waszą, dlatego też mówiłem, że w uproszczeniu, ale jednak z pewnością, jeśli chodzi o maturę, to na postanowienie służy zażalenie. Nieważne, czy ona jest w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym, czy jakimkolwiek innym. Bardzo dziękuję. Wam bardzo dziękujemy. Niego nie ma, więc... Bardzo wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że wam dobrze pójdzie i że będziecie mieli ochotę na to, żeby dalej się uczyć prawa i studiować prawo. Staszek jest przykładem też takiej osoby, która pokazuje, że można właśnie prawo jest takim bardzo dobrym narzędziem do kształtowania życia społecznego. I tu jak była mowa o tym, jaką mamy strukturę sądów, prokuratury, że coś jest nielogiczne, to wszystko jest, słuchajcie, przed wami, więc zdajcie tę maturę, idźcie dalej.
na prawo albo inne studia i się bawcie dobrze. Dzięki, dzięki. Dzięki, dziękuję no. bardzo wszystkim za uczestnictwo i mam nadzieję, że wam pomogłem, a nie was przestraszyłem jakoś. Dobra.